Karolina Kowalkiewicz na właściwy tydzień przed walką na UFC on ESPN w Filadelfii. Witaj Karola, bardzo miło Cię zobaczyć. Witam, witam. Dokładnie tydzień, dokładnie za tydzień walczę z Michelle. Jest, powiem Ci, dla mnie to jest mega przeżycie, dlatego że ja wiem, jaki jest Twój stosunek do Michelle Waterson. Ja wiem, że Ty jako kobieta też bardzo przeżywasz tego typu walki, gdzie musisz walczyć z zawodniczką, którą lubisz, cenisz, a w dodatku Michelle była takim Twoim wzorem. Ja pamiętam, co ty o niej mówiłaś. Ona, zdaje się, komentowała Twoją pierwszą walkę w Invicta, prawda? Tak, dokładnie. Michelle jest bardzo doświadczoną zawodniczką, walczy dużo dłużej ode mnie i w momencie, kiedy ja tak naprawdę zaczynałam w MMA, stawiałam pierwsze kroki, to no, gdzieś tam ją podpatrywałam, była jedną z takich moich idolek, zaraz obok właśnie Chris Cyborg, Ginny Carano, też bardzo kibicowałam Joanne Calderwood, Misha Tate i właśnie Michelle Waterson, to były takie moje ulubione zawodniczki, na których się wzorowałam, aż mam teraz ciarki, jak o tym mówię. No i teraz przyszło mi się z nią zmierzyć i no i na pewno takie duże dla mnie wyzwanie, nie tylko sportowe, ale i takie mentalne. Michelle bardzo często w wywiadach i w materiałach takich zakulisowych pokazuje się jako osoba mega sympatyczna, mega ciepła i otwarta. Rozumiem, że... Jest. No właśnie, ale co w momencie, kiedy zamkną się drzwi klatki? Nie, tak naprawdę w momencie, kiedy zamkną właśnie te drzwi od oktagonu, no to się wszystko zmieni. Ja wiem, że jestem sportowcem, kocham tą rywalizację w oktagonie i kiedy tam wejdę, to po prostu będę chciała wyjść jako zwyciężczyni z tego pojedynku i zrobię wszystko, żeby wygrać tę walkę. I znam siebie na tyle, że wiem, że w momencie właśnie, kiedy wejdziemy do klatki, to te wszystkie moje sympatie odejdą na bok i będzie taka sportowa zawiść. Jak wygląda to od Waszej strony, takiej zakulisowej? Czy to bardziej Ty nalegałaś na walkę właśnie z Michelle Waterson, czy ona szukała tej szansy, żeby się z Tobą zmierzyć? Wiem, że Michelle sama zabiegała o walkę ze mną, nawet jak byłyśmy w Las Vegas. To mi otwarcie o tym mówiła, że bardzo prosiła o walkę ze mną. Niestety wtedy ja już miałam inną walkę zakontraktowaną i mówiła, że w przyszłości jeszcze będzie zabiegała o tą walkę. Bo dla niej jest to fajna walka i ona uważa, że ta walka, Michelle ma już dwie wygrane z rzędu. Ja od samego początku w UFC tak naprawdę jestem w tej czołówce, walczyłam z najlepszymi i ta walka ze mną może jej dać szansę walki o pas. Michelle w jednym z ostatnich wywiadów chyba dla MMA Fighting powiedziała, że właśnie na to liczy, że zwycięstwo ewentualne z Tobą otworzy jej drogę do walki o pas. A powiedz mi, czy Ty po tych wszystkich swoich przygodach z UFC, po tych wyżynach i takich nizinach, które zdążyłaś już zaliczyć, gdzieś tam w głowie masz dalej tą myśl o tym pasie, czy na razie się od tego odcinasz, skupiasz się na tym pojedynku? Cały czas trzeba mieć jakiś cel, to, że pojawiły się jakieś niepowodzenia, małe potknięcia, to nie oznacza, że zrezygnowałam z tego celu, bo dalej o tym marzę i jeszcze to wszystko jest w moim zasięgu, wymaga to niestety albo stety dużo więcej pracy, dużo więcej zaangażowania, ale wierzę w to, że jeszcze mogę odbudować te straty, że jeszcze mogę zawalczyć o ten pas i wiem, że na pewno o niego zawalczę. Wiem, no, niczego nie można być pewnym. Takie moje ulubione powiedzenie, chcesz rozbawić Boga, opowiedz mu o swoich planach na przyszłość. Ale naprawdę w to wierzę i to jest mój cel. Ale to jest taki odległy cel, bo wiem, że są teraz dziewczyny przede mną, którym bardziej się należy ta walka. Więc ja sobie poczekam w kolejce, ja teraz mam swoje do zrobienia. Najpierw muszę wygrać bardzo ciężką walkę z Michelle. Potem kolejne. Na razie nie chcę tak bardzo, bardzo wybiegać w przyszłość, chociaż mówię, cały czas gdzieś to jest z tyłu głowy. Na razie skupiam się na tym, co jest teraz. Mam marzenie, żeby w tym roku, jeżeli wszystko będzie dobrze, stoczyć jeszcze dwa pojedynki. Chciałabym w tym roku stoczyć ogólnie trzy pojedynki. Marzy mi się gala w Chicago. Wiem, że już ta karta jest bardzo obsadzona tymi walkami żeńskimi, ale jeżeli po walce nie będę miała żadnej kontuzji, to bardzo będę nalegała na UFC, żeby jednak mnie tam wrzucili na to Chicago. Porozmawiamy w takim razie, bo wspomniałaś o dziewczynach, które przychodzą do MMA, do UFC i też mają chętkę na to, żeby zawalczyć o najwyższe cele. W tej chwili mówi się najgłośniej o dwóch nazwiskach, o Tatianie Suarez i o Ninie Ansarow, która początkowo była traktowana tak trochę z przymrużeniem oka. Ja pamiętam przed półtorej roku jeden jej wywiad, w którym ona powiedziała, że ona bardzo chętnie zmierzy się z Joanną Jędrzejczyk i wszyscy wtedy się z niej śmiali. A teraz mamy Ninę na tendencji wzrostowej, prawda?
Dokładnie, Ninę uskrzydla miłość Amandy Nunes i trenują pewnie na co dzień. Amanda na pewno jej pomaga w przygotowaniach. Jak wiadomo, jest to chyba najlepsza zawodniczka na świecie. W tej chwili po pokonaniu Chris Cyborg, tak możemy powiedzieć. Tak, i na pewno dużo jej daje ten związek, jaki tryb wspólne treningi. I ta dziewczyna jak najbardziej teraz właśnie zwycięzczyni z tego pojedynku zasługuje na walkę o pas bez dwóch zdań. Tatiana Suarez, nazywana Khabibem w spódnicy ze względu na styl walki. Mnie się to określenie bardzo podoba i wydaje mi się, że ono bardzo do Tatiany pasuje, prawda? Ja tak w ogóle nie lubię takich określeń, nie wiem, polski coś tam, Khabib w spódnicy, coś tam, nie lubię, ale Tatiana na pewno jest świetną zawodniczką i bardzo bym się też chciała z nią zmierzyć. Ambitnie. Ty jednak nie boisz się wyzwań, Karolina. Co z tobą jest tak, że jak ci dają walkę, tak przynajmniej widzę, jak obserwuję to, co się dzieje przez ostatnie lata, to jest tak, że po prostu dostajesz walkę i tą walkę bierzesz, nie patrzysz na to, co ta walka może ci dać, tylko po prostu chcesz zmierzyć się, sprawdzać z najlepszymi. Dokładnie. Ja lubię rywalizować w oktagonie i lubię siebie sprawdzać. Właśnie zawsze chciałam walczyć z najlepszymi. Tak ostatnio słyszałam takie głosy, że już mi tam dużo kariery nie zostało, żebym po prostu się skupiła na tych łatwiejszych walkach, takie waleczki, żeby sobie wygrywać, zarabiać pieniążki, odłożyć na przyszłość. To w ogóle to nie jest dla mnie. Ja dalej chcę mieć te wyzwania i nadal chcę się mierzyć z najlepszymi, nawet jeżeli te walki przegrywam, nawet jeżeli szybko podczas walki idę spać, to i tak dalej mam ten głód walki po prostu z czołówką. O te dwie walki przegrane zapytam tak szybko, bo wiem, że o przegranych nie ma co mówić, z tego trzeba po prostu wyciągać wnioski i lecieć dalej. Przegrana z Jessicą Andraji przez knockout, pierwsza przegrana tego typu w twojej karierze. Nie chcę się zapytać, co ci dało to, że Jessica cię odcięła, tak? Nie, to mnie interesuje. Interesuje mnie bardziej to, jak sądzisz na podstawie twojej walki z Rose Namajunas i właśnie z Jessicą Andraji, która mocniej bije i która ma większe szanse na to, żeby wyjść zwycięsko z następnego starcia? Która mocniej bije, wiesz, to jest ciężko powiedzieć, bo Rose biła bardzo mocno, naprawdę czułam każde uderzenie, każde kopnięcie, chociaż jest taka szczuplutka, drobniutka, to bardzo, bardzo mocno bije. Z kolei uderzeń Jessica, wiem, że to zabrzmi głupio i nie chcę, żeby to było źle odebrane, ja tych uderzeń nie czułam, ja w ogóle nie czułam bólu, ale to dlatego, że byłam odcięta i już coś tam nie stykało i sam moment nokautu, zabrzmi bardzo głupio, ale jest bardzo przyjemny. To jest tak, jakbyś naprawdę wypiła kilka browarków czy kilka kieliszków i masz taki błogostan, nic cię nie boli, po prostu ci się kręci w głowie i idziesz spać. Ale taki stan wolę osiągać jednak pijąc te browarki, a nie poprzez knockout. I nie wiem, tak naprawdę jeżeli Rose dobrze rozegra to taktycznie, to mi się wydaje, że to wygra. Jeżeli będzie, ona bardzo dobrze czuje dystans, jeżeli będzie walczyła tak jak Aśka walczyła właśnie z Jessicą, że będzie utrzymana dystans, będzie dużo dystansowała, biła tymi pojedynczymi uderzeniami, to powinna dać radę. Nie będę pytać, komu kibicujesz, bo chyba się domyślam, ponieważ sympatyzujesz z Rose, to pewnie jej. Ja nigdy nie ukrywam, że bardzo lubię Rose prywatnie, Jessica też lubię, ale jednak bym chciała i życzę Rose, żeby obroniła ten pas. Załóżmy taką sytuację, że wygrywasz z Michelle Waterson za tydzień, następnie Rose broni pasa w walce z Jessicą i za jedną, dwie walki kolejne, twoje zwycięskie, pojawia się propozycja rewanżu z Rose. No to by był super scenariusz, oby tak było, ale nie chcę wybiegać tak daleko w przyszłość, mówię na razie jest do wygrania Michelle, potem chcę stoczyć walkę w Chicago, aby to się udało i potem jeszcze jakoś jesień, zima, kolejna waleczka i zobaczymy co dalej. Odcinamy się na chwilkę od UFC, porozmawiajmy o naszym rodzimym podwórku. Tydzień temu walka twojej koleżanki klubowej Anity Beckus. No piękny knockout. W zasadzie wszyscy piszą o to, że 15 sekund, ale Marcin nas tutaj ostatnio poprawił w trakcie wywiadu, że 12 sekund od tego momentu, kiedy sędzia przerwał walkę. A więc twoja koleżanka klubowa, rekord 2-0, Anita, która jest znana z tego, przynajmniej tak mówicie też ty, czy Karolina Owczarz, że jest mega silna, mimo że też właśnie jest taką drobną dziewczyną. No Anitka naprawdę jest mega silna, ona całe życie
trenowała sporty sylwetkowe, ale to jednak wymagało tego, że musiała mieć rozbudowane te mięśnie i teraz ona jeszcze, to też to zabrzmi trochę głupio, ale jest bardzo silna i uczy się korzystać z tej siły, tak z tej siły dynamicznej, jeszcze nie ma takiej tej siły dynamicznej. I jak za jakiś czas to wypracuje, to naprawdę to będzie taka petarda, już widać tą moc, już czuć tą moc, a za jakiś czas no to będzie coś niesamowitego. Powiedz mi, czy ciebie zdziwił przebieg walki Anity z Kamilą? Czy spodziewaliście się w klubie, jak rozmawialiście o tej walce, nie wiem, opracowywaliście taktykę, czy byłaś w ogóle przy tym obecna? Czego się spodziewaliście po Anicie i po tym, co będzie robiła w klatce oraz tego, czego możecie oczekiwać po Kamili Porczyk? Na pewno się nikt nie spodziewał, że znokautuje tak szybko Kamilę. Ja obstawiałam nawet tuż przed walką, mówiłam Marcinowi, bo on się bardzo nerwował, mówiłam, że to nie wyjdzie poza pierwszą rundę. Wydawało mi się, że Anita obali Kamilę i że właśnie jej nie podda, tylko że ją ubije w parterze. No w sumie troszeczkę tak było, bo ją obaliła jedną ręką i potem tą jedną ręką dokończyła robotę. Ale super, naprawdę, naprawdę fajnie i tu już to pokazuje, że jak bardzo Anita się rozwija. W pierwszej walce z Hanią Gujwan też był taki moment, że zachwiała Hanię i poszła po nogi, dalej pracowała w parterze, a tutaj już mówi, że widziała, że po prostu uderzyła Kamilę, nagle Kamila jej zniknęła, się pojawiła i też po tym uderzeniu planowała wchodzić w nogi, ale szybko zmieniła taktykę i poprawiła kolejnym uderzeniem i wykończyła walkę i super, no wydaje mi się, że jeszcze parę waleczek i zasili szeregi UFC. I mamy w ogóle taki plan, że to jest taki nasz sekretny plan, że ja zdobywam pas UFC, go bronię i przechodzę na sportową emeryturę. W tym czasie Anita już sobie tam buduje pozycję w UFC i po tym jak ja oddaję pas, to ona walczy o ten pas i ona go wygrywa. I taki mamy plan. No, dziewczyny, chciałam coś takiego zobaczyć, naprawdę. Okej, druga walka. Z kolei przed nami, za kilka godzin tak naprawdę, Karolina Owczarz wejdzie do klatki z koleżanką z podwórka de facto, można tak powiedzieć, bo obie dziewczyny są kojarzone z Łodzią, mimo że Karola gdzieś tam przez dłuższy czas mieszkała też w Warszawie, Marta z kolei tu przyjechała. Marta Chojnowska, zmiana rywalki na około 3 tygodnie przed galą. No mega zmiana w tym momencie następuje też w głowie Karoliny, bo Karola na Ole była nastawiona troszkę inaczej, a tutaj nagle wchodzi Marta, która jest dla niej neutralna. Karolina Owczarz wspominała w wywiadzie z nami o tym, że ona lubi nie lubić zawodniczki, z którą walczy, albo mieć do niej jakiś tam, powiedzmy, kobiecy foszek. I ona po prostu woli taką relację, żeby móc się skupić na walce i wejść w tą walkę, w taką konkretną rolę. Jak obserwowałaś przygotowania Karoliny do walki? Czy widziałaś tą zmianę w podejściu ze względu na zmianę przeciwniczki? To znaczy chyba każdy woli walczyć z kimś, kogo nie lubi, bo jest po prostu łatwiej taką osobę uderzyć. A jak kogoś lubisz, to jest ci trochę przykro, jak widzisz, jak ta osoba cierpi. I wiem, że tam Karola troszeczkę, że tak powiem, panikowała na początku, jak się dowiedziała o tym, że Ola wypadła, bo ona tak naprawdę zaczyna swoją przygodę z MMA i lubi mieć wszystko poukładane i tak jak mówiła, że się nastawiała na jedną rywalkę, ale jej troszeczkę brakuje wiary w siebie, bo tak naprawdę zmiana rywalki nie ma żadnego znaczenia, bo Karola przez ten rok zrobiła naprawdę, naprawdę ogromny progres i bardzo ciężko trenuje. I to jest bez porównania, to jaką była zawodniczką rok temu, a jaką jest teraz i spokojnie by mogła walczyć jeszcze z kilkoma innymi dziewczynami. I tutaj tak naprawdę moim zdaniem Marta nie ma na nią żadnego argumentu i Karola wygra tą walkę i moim zdaniem wygra przed czasem. Dobrze, no to może tyle, jeśli chodzi o kobiety. Zapytam jeszcze w takim razie o Marcinę i o Dawida. W ogóle szykuje się dla was bardzo emocjonujący wieczór, bo ta KSW 47 tutaj w Łodzi to jest gala, na której walczy troje twoich kolegów klubowych. A więc zapytam o Marcina Wrzoska. To również była zmiana przeciwnika. I w dodatku też na kogoś takiego, z kim Marcin również się zna i też bardzo ceni. Krzysztof Kłaczek wskoczył na miejsce Daniela Torresa. Jak sądzisz, czy Marcin po tej trudnej ostatniej walce wróci na właściwe tory? Marcin już wrócił na właściwe tory. No tą ostatnią walkę to chyba Marcin nie ukrywał, że na początku miał jej nie brać. Miał bardzo dużo wagi do zbijania, jakieś tam kontuzje i tam nic nie szło tak jak iść powinno. Teraz Marcin bardzo się pilnował, bardzo dbał o siebie, bardzo pilnował diety, właśnie skupił się na budowaniu lepszej formy, na tej swojej wadze.
I teraz ma bez porównania formę, nastawienie psychiczne to już nie wspomnę. No i teraz tydzień temu jego dziewczyna wygrała w tak efektowny, narzeczona, nie dziewczyna, wygrała w tak efektowny sposób, więc no teraz nie ma wyjścia, ma taką mega, mega motywację, no. Bo jak wróci do domu, to ta Anita będzie go wyśmiewała, że teraz ona ma jaja w tym związku. Dobra metoda napędzania się nawzajem. Okej, a Dawid Gralka. Dawidowi nie udało się zrobić wagi. Mega zaskoczenie. Oczywiście pojawiło się mnóstwo komentarzy, że jak to gość, który sam pilnuje, żeby inni trenowali i dobrze się przygotowywali do walki, nie potrafił zbić wagi. Czy ty miałeś okazję porozmawiać z Dawidem albo z kimś po prostu z waszego zespołu, kto mógłby wyjaśnić, co tam się podziało złego? Tak naprawdę nie wiem do końca, co tam się stało. Wiem, że Dawid bardzo przeżywa tak... No, on jako dietetyk nie zrobił wagi, to nie jest fajne, ale no, czasami tak się dzieje, czasami nasze ciało, chociaż je doskonale znamy, nie chce z nami współpracować, coś się tam zadziało i bardzo go obciążało to zbijanie tego ostatniego kilograma, czy tam półtora kilo, ta waga nie chciała schodzić i jednak wybrał, zwyciężył zdrowy rozsądek i stwierdził, że woli oddać część swojej garzy niż tracić zdrowie. Decyzja rozsądna. Rozsądna decyzja, ja to rozumiem. No tak się niestety zdarza. Nie jest to fajne, nie jest to miłe, ale tak się zdarza. No to na koniec w takim razie jeszcze podpytam o to, z czym się spotkaliśmy zaraz tu po przyjściu. Miałaś wizytę u Sady? Kolejną? Tak, dokładnie. Jutro rano, zaraz po KSW, z samego rana właśnie lecimy do Filadelfii na walkę. Jeszcze dzisiaj odwiedziłam mojego fizjoterapeuty Jarka Świderskiego tak regeneracyjnie, żeby się zrelaksować fajnie jest tak zrelaksowana, żebym poleciała do Filadelfii. No i sobie leżę, tam Jarek mi masuje nogi, tutaj telefon. Pani Karolino, usadam. No i jak mówią, masz sikać, to muszę sikać. No co zrobić? W ciągu tych przygotowań to jest która wizyta u Sady u ciebie? Nie wiem. Bardzo często mnie badają. Może cię lubią po prostu i dlatego? Może, nie wiem. Znaczy, bardzo lubię tą komisję, która przyjeżdża, więc zapraszam serdecznie. Ja nie mam nic do ukrycia. Bardzo dobrze się prowadzę w życiu prywatnym, jak i zawodowym, więc jest okej. Okay. To zapytam jeszcze w takim razie o jedną rzecz. Jesteś zawodniczką, która jest doświadczona, jesteś obita generalnie w klatce i nie należysz również, i oczywiście mam nadzieję, że się za to nie obrazisz, bo i tak jestem starsza, nie należysz do tych najmłodszych zawodniczek, które walczą w tej chwili w dywizji 5-2 w UFC. Pojawiają się dziewczyny młodsze, inaczej ustawiane treningowo od samego początku, trenujące na przykład konkretnie tą jedną dyscyplinę, jaką jest MMA, mające styczność ze sportem od wieku 5-6 lat, tak? które tak naprawdę trenują przez całe życie. Ty masz za sobą już kilka lat tej kariery, masz ze sobą trudne przygotowania, to ciągłe zbijanie wagi, jesteś praktycznie cały czas w treningu, masz bardzo krótkie przerwy między walkami, jesteś zawodniczką aktywną. Jak to się odbija na twoim ciele? Czy ty czujesz na przykład, że jest ci trudniej, nie wiem, wstać na trening, pójść zrobić na tym treningu wszystko, co do tej pory byłaś w stanie zrobić, tak? Albo patrzysz na siebie i myślisz sobie, kurde, 2 lata temu to byłam w stanie zrobić szybciej to, tamto i tak dalej? Jest dużo gorzej. Na przykład to, jak wyglądały kiedyś przygotowania, ile mnie to kosztowało energii, a teraz ile mnie to kosztuje energii, to jest w ogóle bez porównania. Na przykład następstwem właśnie tego zbijania wagi, ciągłych treningów, poddawania mojego organizmu takiemu stresowi fizycznemu, nie tylko emocjonalnemu, ale fizycznemu, jest to, że się nabawiłam niedoczynności tarczycy i Hashimoto. I też od jakiegoś czasu musiałam nauczyć się z tym funkcjonować i trenować. I na początku też nie wiedziałam, co się dzieje, bo miałam bardzo wysoką wagę, waga mi stała w miejscu. Nawet myślałam o tym, żeby może przejść do kategorii wyżej, bo nie wiedziałam, co się dzieje. Chociaż trzymałam dietę, to cały czas ta waga była wysoka. No, tam około 59 kg, ale 58-59, ale ta waga była nie do ruszenia. No i porobiłam badania i się właśnie okazało, że niestety już tam mój organizm nie działa tak, jak działać powinien. Ale jestem pod opieką super endokrynologa, także wszystko jest już ustabilizowane i dużo lepiej mi się trenuje. Nie chodzę taka przemęczona, miałam nawet takie momenty, że rano wstawałam, szłam na poranny trening, wracałam do domu i spałam do wieczora i wieczorem nie miałam siły pójść na kolejny trening i nie wiedziałam, co się dzieje. A się okazało, że po prostu miałam to TSH tak wysokie, miałam tak wysoką prolaktynę, że no, nie miałam prawa czuć się dobrze. Ale mówię, już jest wszystko okej, te hormony się ustabilizowały, także
normalnie trenuję, normalnie funkcjonuję. Kwestia mądrego postępowania jakby ze swoim ciałem i traktowania tego zdrowia po prostu jako priorytetu, prawda? Dokładnie. Karola, no dobrze, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mega miło, że znalazłeś dla nas czas. Wiemy, że jutro czekacie lot, dzisiaj jeszcze te przygotowania, jeszcze ta wizyta u Sady, więc w ogóle masakra. No i walki na wieczór. Czy Ty będziesz z nami na KSW? Będę na KSW, oczywiście, że będę na KSW, nie mogłabym sobie odpuścić. Życzymy Ci powodzenia w takim razie na walce z Michelle Waterson, na pewno będziemy śledzić. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się gdzieś tam za ten ocean polecieć do Ciebie i zobaczyć Cię na żywo. Jest taki plan. Zapraszam. Dziękuję serdecznie. Dzięki wielkie.